będziemy zbierzemy teraz pieniądze. Chciałbym, żebyśmy tutaj macie tam koszyk, czy tutaj jest koszyk? Weź jasny. Można wpłacać pieniądze na konto, możemy zbierać do koszyka jakkolwiek. Chodzi o to, żeby zrozumieć. Ostatnio właśnie rozmawiałem z takim facetem, naszym bratem, który jest księdzem. Ciekawa taka postać, w czwartek, który rozmawiałem. I on mi mówił o pieniądzach taką rzecz, że on, tą świeżo nawrócony człowiek, nie mieszka w Polsce, mieszka w Wielkiej Brytanii, on mówi, że on zbiera pieniądze, dziesięciny, zbiera na takie konto jest swoje, no tam je odkłada i on nie wie, co ma z tym zrobić. Jak on jakoś ja mówię, ja ci powiem, co z tym zrobić. Najlepiej jest, żeby to zainwestować w naszą służbę. To jest świetny pomysł. Dlaczego? Dlatego, że kiedy będziesz inwestował w służbę, tak? Będziesz inwestował pieniądze w królestwo, to widzisz, ty pracujesz, a on mi tu opowiadał cuda związane z tam jego finansami, z tym, co się dzieje u niego w finansach. To w ogóle niesamowite, że on tutaj, sam wam to powie, bo nie będę teraz mówił, jak on się tutaj zjawił nas w kościele, to on wam to opowie, co on tam w ogóle robi, jak on finansowo zaczął prosperować. Ale ja bym powiedział właśnie, że kiedy ty siejesz pieniądze, to ty nie musisz być w tej pierwszej linii ognia. Rozumiesz? Bo ty może nie jesteś ewangelistą, ty może nie jesteś człowiekiem, który zajmuje się bezpośrednio szerzeniem królestwa, ale kiedy ty dajesz na to pieniądze, to ty masz taki sam udział, jak ten, co głosi, uzdrawia, uwalnia, zakłada kościoły, rozumiesz? To jest taki sam udział. I ty dostaniesz koronę taką samą, jak ten, który za te pieniądze szerzył królestwo. Rozumiesz, to jest bardzo ważna rzecz, żeby się to zrozumieli, nie? To tak to wygląda. Jeden sieje, drugi porze, trzeci coś tam nawozi i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna wielka organizacja niebiańska, tak? I to ta organizacja, tak? Ona realnie szerzy Królestwo Boże. Przyjaciele, ja...